Dobra. A, słuchaj, dzisiaj jadę zrobić termit. Normalnie tak. Ja się dzisiaj będę odzywał, wiesz co? Ja się dzisiaj będę odzywał do tego kartelu. No, rzecz. Dobra, spoko. Dobra. Jestem w Departamencie Sprawiedliwości. Okej. Oficer Phillips. Dzień dobry, pastor Knuckles. Witam serdecznie, panie pastorze. Witam serdecznie, panie Phillips. Jest pan zatrzymany. Rozumiem. No, stoimy w miejscu, to zatrzymani, prawda? Drugi też. Zapraszam do radiowozu. Oczywiście. Odchylujcie pojazd pastora z mojego 1020. Ale... No nie za kierownicę. No, za kierownicę to raczej nie. Pingwerwinku, jeszcze się słyszy. Tak. Proszę nie rozmawiać. Przepraszam. Okej. A mógłbym zobaczyć odznakę? Tak, zaraz pokażę wszystko. Znaczy, dobra. Prawa? Tak. Znowu. Świetnie. Miłego wieczoru 3. A powód zatrzymania? No, jesteśmy zatrzymani. A zarzut? Wszystkiego się dowiecie na komendzie. Okej, ale komenda jest w drugą stronę. Nie. Komenda jest tam. Nie mogę... Bosko, jakiś odcisk palca mają! Nie mogę teraz rozmawiać, bo pan Filip sprowadzi mnie na komendę. Jestem zatrzymany. Okej. Okay. Gdzieś to była ta komenda, tu jest. Jest, przed nami, tak. Zapraszam. Proszę nie wyciągać telefonu, broni, czegokolwiek. Idziemy. Oczywiście. Dobrze. Prosto. Oczywiście. Doigrałeś się. Znowu mnie macie. W prawo. W prawo. Mhm. Po schodach w dół. Dobrze. Zniknął. O, jestem tu cały czas. No, nieważne. O, tutaj. Dobra. No i klasycznie po schodach. W dół i prawo. I w prawo, oczywiście. Mam klucze tylko do jednej celi, więc... Jak najbardziej. Będziecie razem. Dobra. Słuchajcie, obaj panowie pod ścianę. Policyjna prowokacja! No i co, Trevor? I co, Trevor, trochę się boisz? Chaos jest na miejscu w tym momencie. Ale to moi strzelali. Nie. To myślisz, że to są twoi. Myślisz, że nie znam? Tak naprawdę. Dobra. Oni dostali. Tak? Pastorze, sytuacja wygląda następująco. Prześledziłem wszystkie wpisy pastora z Twittera. Nie wiem, czemu tego nikt nie zrobił wcześniej, ale tam jest 18 napadów na kasyno, 243 banki, dwie kasetki, naciąganie starszej babci. Dobra, trzy kasetki. Naciągnięcie starszej pani na dwie koperty. O nie! No. O nie! Sama chciała dać! No ja mam zeznania od babci i mówiła, że naciągnięte. Że miała być woda święcona, za to kupiona, a nie była. A nawet nie sprawdziła, bo jej na mszy nie było. Nie było jej na mszy, a była dostęp. Dobra. To już będzie mniej. Małe kroczki. No ale wychodzi na to, pastorze, że... Jak podsumuję wszystkie te wyroki, no to jest dożywocie. Poprzez powieszenie. Jądra. Nie mogę teraz rozmawiać, Trevor Phillips wskazuje mnie na powieszenie za jądra. Trzymaj się, kuj. Było miło cię widzieć. Gdzie? Na komendzie przy Burger Shodzie. Pozdrawiam. Pożegnałem się z bliskimi. No cóż, niestety sadgę. Co mogę powiedzieć? Vasquez, masz coś do powiedzenia? Nie zgadzam się. Nie zgadzamy się. Przeciw. Nie zgadzacie się? Nie. Nie. Kurwa, poczekaj.
Dobra, muszę zachować się teraz jak Montana za starych dobrych czasów. Nie zgadzacie się! Nie zgadzacie się! Chcesz się zachować jak Montana? Stój! 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 Stojesz! 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 No i teraz problem, bo jak ty odgrywasz Montanę i ja, to nikt z nas się nie poddaje. No właśnie. No i to jest ten problem. Inaczej powiem. Nie chcecie tu siedzieć. Nie, ja chcę na przykład. Proszę bardzo. Nie, ja chcę. Jesteście wolni. Dobrze, ja się akurat będę siedział. A nie, zostajecie jednak, tak? Tak. Chcę wyjaśnić, co z tą babką. Dobra, to Vasquez, ty idziesz, tak? Ja będę adwokatem, tak. No, dobra. Witam. No i co z tą babką? Witam serdecznie. Starsza pani, lat 67, mieszkająca na Mirror Park przy Strawberry Avenue 63. Jak się nazywa? No nie mogę powiedzieć, to poufne. Bernadetta Stratczak. Czyli wiesz, o którą chodzi. Wiem. No nie zgłosiła się po swoją wodę święconą. W sprawie dotyczącej oszukania. Panie... Jest to Philips. Sprawa pod kodeksem prowadzona przez pana Philipsa. Philips, bo męczy mnie to od 2 miesięcy. Ja ci przypomnę pewną rzecz. Pamiętasz, jak kiedyś zadzwoniłeś do mnie, ukradłeś mi Zentorno i tak. Powiedziałeś z jakimś tam, z jakąś folią na telefonie, że tak. Schowałeś do mojego bagażnika ciało i odwozisz to na komendę. Ja wtedy powiedziałem do ciebie Trevor, a ty powiedziałeś, no co? A ja powiedziałem, wszędzie rozpoznam ten parszywy głos. Była taka sytuacja. Była. To torturuje mnie to, bo ja mogłem mieć lepszą ripostę. Mogłem po prostu powiedzieć, przecież w Zentorno nie ma bagażnika. Męczy mnie to, co 3 dni myślę, czemu ja mu tego nie powiedziałem, tylko użyłem słabego argumentu. Nie ma bagażnika w Zentorno. Nie ma. No, to tak ci powiedziałem wtedy. Haha! Nie ma bagażnika w Zentorno. Okej, ale to wiesz, już to się nie liczy. Trzeba by było... O, momencik, witam, kadet. Bandito ty! No dobra. Pidurka. O. Przejdźmy, mamy. Dobrze, że jesteś. Nie wiem, czy znasz swoje polecenia służbowe. W ogóle czemu ty nie jesteś w mundurze? Dopiero co wróciłem. No właśnie, no to dawaj, Spidurko. Jak on, Matrix, robi taki głos? Na egzekucję. Proszę za mną. Nie, czekaj, bo chyba słyszę jakiegoś Chińczyka. Chyba słyszę jakiegoś. Śmierdzi tutaj kujem. Jeszcze nie zostało. Śmierdzi nowo złożonym iPhone'em. Jest i on. Dawaj, adwokacie. Nie uwierzysz, co się stało. Dawaj. Mój klient bardzo żałuje, Trevor. No i nara. Jesteście wolni, ale następnym razem was złapię. Powodzenia. Trzymajcie się. Pojedziemy do niego i jest git. Mati, dziękuję bardzo. 39! Wielkich kości arbuzo. No nie. Zaraz. Wronk, arbuzy nie mają kości. Akcy, zamknij mordę. Dobrze. O, telefon po nim został. I został po nim telefon. Telefonik. Chiński mały telefonik. Chuj, wróć do nas. Proszę. Halo. Siema, mam coś dla ciebie. Co masz dla mnie, Dia? Już przyjadę. Okej, jasne, daj mi tego, jasne. Zaraz będę. O mój Boże. Witam, Dia, witaj. No. Jasne. Poczekam, oczywiście. Co on ciekawe, co ma, nie? Co on może mieć, coś nowego? Znowu ten Dia. Znowu on coś knuje, widzowie. Tylko co? Co masz dla mnie, Dia? Towary. Masz okay. Zostaj skopku. Gosek. Okej. Dziękuję ci. Pomyślisz, że to wszystko, no nie? Tak, no pomyślę, że to wszystko, nie? No, tak się składa, że to nie wszystko. No to nie wszystko. Teraz na to, co w schowku.
Ja cię! Płytka z odciskiem palca! Do czego to może być? O nie! To... Ja cię! O Jezus Maria, coś nowego, coś nowego! Nie, 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 za grubo! Za grubo, za grubo, za grubo, za grubo! Za grubo jest, za grubo jest! Nie, 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 Jezus Maria, nie, 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 tylko nie to, o Boże święty! Pokers, pokers, moment! Że jeździsz moje auto, że ci zatrzymali ci tego jest. Tak, tak, jadę, jadę, oczywiście. Czekaj, ja zaraz będę. Nie uwierzysz, co mamy, nie uwierzysz, co mamy, nie uwierzysz, co mamy, no, nie uwierzysz, co mamy, no, nie uwierzysz, co mamy. No. Płytka no z odciskiem palca. O, ciekawe. O, tak. Ile masz części do tuników, ile masz części do... Zaraz, 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 bo odebrałem. Zaraz do siebie przyjadę. Na, no... część do Humika 4, kolba do SMG 3, karabinek, magazynek do magazynka 1 i kolba do karabinu 1. Dobra, dobra, weź to dobra ze sobą. Dobra. I weź ze sobą jakieś 300 tysięcy, 400 tysięcy oznakowane, dobra, i daj mi znać, jak będziesz gotowy. Dobra, dobra, dobra. Ja cię na apartach, czy gdzie? Tak, na apartach, jestem... no, aparty, aparty. Dobra, to ja będę czerwona te 20 aparty. Okay. Ile mamy osób? Bo nie wiem, czy laboranta brać? I no ja jestem i Vasquez był. Ale Vasqueza teraz nie ma, nie wiem, gdzie on jest. A on był gdzieś z nami. Gdzie no był, gdzie był. Vasquez, Lukas? A, jest. A, jest z nami, dobra, jest z dobra, nami. Dobra, to jestem sam. No dobra, no to może z nami labo jechać. Dobra. Marta, no to prawda, no to prawda. Nie, 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 nie. Trzeci pen. No zobaczymy. Generalnie czat, kwestia jest taka, że i tak musimy robić te pacyfiki, bo będą aukcje. W ogóle, ja nie wiem, czy to już jest publiczne? A, publiczne, bo ktoś o tym mówił. Jeśli się nie ryptołem, to chyba to na razie tylko mam. Okej, okay, okej, okay, dobra, zajebiście. Okay. To mają to być powodzą, czat nowe fury w salonie. Dzień. Albo jutro, albo pojutrze. Dzięki. No, oby, nie? Ale weź to, w sumie to bym chciał. Ale żeby ci go dali. No. Co, jest slot, czy nie ma slotu? No, no chyba jest. Git, 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 git. A, no to git. Lukas, idź do tego. Jak masz, no, jak masz DPS, to leć. Czym idziemy? To dobra się dobie. Będą nowe fury. Na dwaj pojedziemy. Dlatego wczoraj, Carbo sprzedawał. Więc... No dobra, dobra. 10 milionów. Come on. A dzisiaj, dzisiaj sprawdzamy, elektrownię, kartę elektryka itp. Także to jest dzisiaj sprawdzane, bo miało być ostatnio, ale Lukasa złapali. Słuchaj, a w sumie co ci będę mówił? Mamy odcisk palca. Możemy nad nim pogadać o tym odcisku od razu z nimi. O, super. Dlaczego masz bekę? Nie miej beki, kuj! O, dobra. O. Hola. Hola. Sami. O. Sami, sami. Siadać. Siadaj, kuj, bo ja się boję. Nie bój się. Jeszcze ktoś jedzie. To od was? Tak, od nas, od nas, od nas. Ale lufa. Tak, tak, to od nas, spokojnie. O kurde. Hola amigos. Hola. ¿Cómo estás? Bien? Tam. Dzień mija. Dobrze. Dobrze, dobrze, dzień mija. Wszystko pozytywnie. A u państwa? No na razie w porządku. W pracy jesteśmy. Po robocie, nie gadamy o robocie. Ale nie, widzowie, immersja... Was w fajne miejsce. O, dobrze. Macie o tym nie mówić nikomu. O mój Boże, dobra. O, okej. Okay. Ale to, oj, musicie się napracować. Czy on tutaj coś widzi? Dobra, wyspa. Ola, wyspa może się pokazywać. Okej. Okay. Wyspa może się pokazywać? Tak, to jest specjalne hasło. O! Oj! Co się dzieje? Spokojnie, spokojnie. Ała! O kurde! Mogą panowie podejść. Fajna wyspa. Siemka Kamilek, miłego wieczoru, Edenko, cyk, miłego o Jezu, kurczę! Dobra, jednego. Mam nadzieję, że ty masz kasę. Tak, tak, ja mam. To tam dobrze żyje. Oj, oj, oj. Dobrze.
łódź podwodna? Mam déjà vu jakieś, kuj. Spokojnie. Ej, ale to jest insane! Popoga? Oho! Ty piara od palca! Ola! Oj, au! Okej, dobry. Taki malutki. Strasznie, no dla niego to na pewno. Spawacz iPhone'ów się wywrócił, zaraz będzie. Tak to jest, jak się w pantoflach na łódź podwodną wchodzi. Dobra, Erwin, to co? My przyjechaliśmy po rzeczy, nie? Żeby po cichu działać. W ogóle Izabel, tak. Masz podaną jakąś informację. Izabel? Tak, słucham, panie Erwin. Mam dla pani rzeczy. Dobrze, za 6 tłumów. Mam 9 części do tłumika, 5 kolb do SMG, jeden magazynek do karabinu, jedną kolbę do karabinu i pieniądze. Jedna kolba do SMG i 11 części do tłumika. Poprawiam. Tak. Tak. Okej. Okay. Tutaj z tego, co mi pan chuj przekazał, 6 tłumików możecie dostać dzisiaj, że tak powiem, z miejsca. O. No na resztę rzeczy będziecie musieli poczekać. No widzę, że to są dosyć niekompletne mimo wszystko zestawy, nie? Tak, tak, tak. Troszeczkę są niekompletne. Ale staramy się. Nie mam niestety tyle szczęścia. Tak. Okej, okay, rozumiem. Co byście chcieli, żebyśmy wam złożyli z tych części? Na razie to tłumiki najbardziej nas... W ogóle, Izabel, mówiłeś, że masz jakąś informację. Tak, mam informację. Dotarły mnie głosy, że tak to ujmę, że na mieście otwiera się biznes nowy. Arcade. I pomyślałam, Arcade. Że zainteresowałoby was to. Jakieś, że tak powiem, nieznajome mi kompletnie chłopy się tym zajmują, więc myślę, że was by to mogło zainteresować, żebyście sobie to, że tak powiem, przygarnęli. Ja mam pomysł, chuj! No. Co jeśli by? Dobra, oni się śmieją, ale ja powiem, że bierzemy. Tak, tak, bierzemy. To patrz, akurat się tłumiki przydadzą. Bo jak będziemy do nich strzelać, to policja przynajmniej nie przyjedzie, nie? No nie będą usłyszeć, skąd dostali. Słucham cię. Zajebisty pomysł, Lukas. Dobry oczywiście, pomysł. Oczywiście. Biorę biznes z siebie. Ty, no to moglibyśmy tak zrobić, nie? A wiadomo, kiedy to się otwiera? Z tego co wiem, to kwestia kilku dni ma być podobna. Okej. Dobra. Ty, no to weźmiemy te tłumiki, no nie? To czekaj, co ja mam dać za te tłumiki? Dajmy części wszystkim. 210 tysięcy. No dobrze. To daję 6 części. Mhm. 210 tysięcy. I z mojej strony tłumiki, proszę bardzo. Okej, dziękuję. Powiedz coś jeszcze, kuj. No co, no? No, że długie bronie. I przyszłyście zostawy do... No i augi. No augi? No i SMG. No, powiedz. Ale augi ostatnio zebraliśmy. Augi. A, właśnie, wasz towar zebraliśmy. I ten, i powiedz coś jeszcze. A ja mam pytanie. Ha, zagnę scenariusz. Nie spodziewałeś się tego, kuj. No. Mam pytanie. Jakim cudem wasz palec, który daliście karbonarze, działał na Pacyfiku? Musi. Lepiej śpisz. O tak, i mniej lepiej śpię, bez kitu. Działa to działa, po co pytać, nieważne. Nie, słuchaj. Kuj. Erwin. Jasne, co? No, słucham cię. Nie my na słówko przeprosimy. Nie, pewnie jest. Erwin, czy ty otworzyłeś skrytkę palcem od... I zadziałało? Tak. Wiesz, że ty otworzyłeś skrytkę kartelu i ich na kasę? Nie, właśnie nie. Co ty... W ogóle. Słuchajcie, w Pacyfiku. Moment! Zostały... Izabel, czy na pewno my mieliśmy palec karbonary? Izabel, słuchaj, w Pacyfiku jest teraz czujnik, który się nazywa ten Miłek. Wiesz, co to jest Miłek? Podchodzisz do okienka i jak się uśmiechasz, to 1 grosz zostaje wpłacony na cele charytatywne, ale możesz przeskanować. Możesz zeskanować palec, jeżeli jesteś customerem banku, to są 3 grosze, 3 centy zamiast jednego. Ja stwierdziłem, mam palec karbonary, przykładam, a tam o, bueno, como estas, le bien? I nagle okazuje się, że 4 pesos zostało wklejone na konto.
I dlatego się pytam, jakim cudem? Bo to chyba nie był palec carbonary. No przecież byśmy ich nie mieli z 2 milionów, nie? Czyli pastor chce powiedzieć, że odpaliście naszą skrypcję. No przecież mówię, że Miłek płacił 4 pesos, no! Tak się mnie słucha właśnie, przepraszam, przepraszam. Nie ma co tej broni. Nie jest dobry, mam się spytać, czy tyrancika też mogą sprowadzić, nie? Opuśćcie broń. Nie, nie, ja bym w życiu nie okradł ludzi. Nigdy. No, to tak pamiętajcie, jak już coś tam otwieracie, nie? To z dala od naszej skrytki, bo wtedy wasze palce będą służyć do otwierania. Dobra, czekaj. Policja patrz okradła teraz. Jednak jak coś... Oj, j***łem was z tej skrytki. 2 miliony jest moje. I co? Dzień dobry, pan Gmer. Ręce! Gdzie to jest, Sejma? Nie ojebaliśmy was z pieniędzy. No, to znakomicie, znakomicie, pastorze, tak jak powiedziałam, następnym razem uważajcie, które skrytki. Jasne, oczywiście, to zrobimy. To co? Będziemy w takim razie w kontakcie. Dziękujemy za informację. A czy będziemy mogli prosić o spotkanie w momencie, kiedy już będzie otwarty ten arcade, żebyśmy wiedzieli, gdzie uderzyć? Myślę, że nie będzie z tym najmniejszego problemu. Super, fantastycznie. Dobrze, to co, kuj? Pojedźmy. Dobrze, pojedźmy. Sądzę, że tak, sądzę, że tak. No i widzisz, kuj, już muszę obronić im mercy, bo actually popłyniemy. Ale dobrze, niech będzie. Panie, ruszajmy. Razem pan jakieś podgumowane buty weźmie, bo tak. Tak, tak. Tutaj. W tych laczkach będziecie się wracać. Bo betonowe od razu. Dobrze. Betonowe może innym razem. Dobrze. Akoj! Ej, ale mogłem takiej opcji dialogowej użyć. Jakiej? Że przecież policja podała ten hajs finalnie. Aha. To działko strzela, kompadre. Oj, ui. Kuj, bul. Ej, miałem got opcję dialogową, ale nie... O k***. Ty, pierdolony polis. Ty, mogłem powiedzieć, że przecież finalnie policja wzięła ten hajs, bo my przecież nie uciekliśmy z tym hajsem. No tak. Byłaby kosa kartel versus PD, a tak to jest... Ty, ale to możesz sobie przypomnieć następnym razem, nie? Nie no, w sumie to mogę się, wiesz... Nic, nic, bo jestem dzisiaj właśnie z tym strażnikiem, nic nie mogę. Spokojnie, jedziemy, jedziemy. Co my tu robimy? Nie no, to pojedźmy tą górką, tam z prawej, nie? Nie no... Widzowie, to jeszcze raz wczytam, nie? Wiesz, dlaczego mam te prowadzę jak dia? O, co ty nie powiesz? O! Jest git. Ale ja się ci robię, nie jak ci. Czekaj, no z tyłu, kurwa, z do tyłu! Jesteś pijany? No przecież za nami jest taki wjazd. I teraz w prawo. Nie krzyż na mnie. Przepraszam. Luz. Sadkcińczyk. Sadkcińczyk. Ojejku. Ojejku. No dobra, ty, no to fajnie. No to mamy tłumiki. No i info o arcade'ze. No. Czad, ten arcade będzie wyglądał tak zajebiście. Z zamysłu, czad. Na górze jest taki salon gier, gdzie actually działają te wszystkie, wiecie, te wszystkie maszyny do grania. A pod tym jest Five Dogs Marketplace, nie? Gdzieś tam ze zdjęć jakichś wstępnych widziałem, zajebiście to wygląda. Dobra, jak chcesz odstawić? Kwestia jest taka, mamy nowy przedmiot. Mamy odciski palca. Obstawiam, że jest to do skrytki. Nie komfortowo się gada przy kuju. Do tej skrytki, gdzie był palec, ale palec był easter eggiem. Więc obstawiam, że dalej stoimy, mimo nowego przedmiotu, stoimy w miejscu, jeżeli chodzi o Lower Volta. Ale dalej mamy jedną rzecz niesprawdzoną, ponieważ ostatnio złapały Lukasa i Lukas nie mógł przetestować elektrowni, dlatego dzisiaj splitujemy się. 4 osoby w banku, 3 osoby poza bankiem. Osoby w banku to ja, Vasquez, Davidek i Carbo. To są 4 osoby, które będą w banku. 3 osoby
których w banku nie będzie, to Lukas będzie w elektrowni, Dia też może być w elektrowni i kto jeszcze? Potrzebujemy jednej osoby. Labo? Nie, Labo nie może. Dobierze jedną osobę do tego, żeby w blokadzie im to pomogła. Dia, dobierz Mateusz sobie jedną osobę. To może być Mateuszek, dobrze. No i sytuacja jest taka, że naszym dzisiejszym planem na jakby sprawdzenie nowych rzeczy jest elektrownia, czyli damy Lukasowi termit, damy Lukasowi kartę elektryka, bla 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 i spróbuj, tylko fajnie jakby Lukasa policja nie złapała. Się nie zatrzymuje do kurwa kontroli, bo nie da się. Teraz wtrącę coś od siebie, zaczynacie działania w momencie jak Erwin otworzy pierwsze tak, drzwi. Tak, dokładnie. Otworzę pierwsze drzwi i wy wtedy zaczynacie działania. Jeżeli nic nie znajdziemy, no to może coś z flar nagle nowego wypadnie, no dzisiaj mamy coś, aczkolwiek obstawiam, że te odciski to jest po prostu zamiennik za palec Carbo. I jeszcze jedna rzecz. Nie no bądźcie that? Blisko elektrowni, jak będziemy odpalać Pacyfika, żeby w razie czego dojechać dopiero po odpaleniu. Tak. Jakby tak. Coś tam miało się uruchomić. Także, no, tak jak mówię, na spokojnie, no wiecie. Nic aha. Tak nie działa tam. Już żeby cicho co? Bądź. Nie muszą być nam daleko. Dochodu. Nie muszą być daleko, czyli coś jest w elektrowni i możecie być blisko. No. Ja już czekam na... Mówiłem, żeby wziąć kuja. Mówiłem, żeby koks pomysł. Tak, ja że chodzi po prostu. No, spoko kuj, bardzo dobrze, że tu jesteś. No, my jesteśmy, dlatego jesteśmy. Dobrze. Czyli lepiej być w środku, wręcz przeciwnie, skoro kuj się od razu sprzeciwił temu planowi, to lepiej, żebyście kampili od razu w środku. Czyli tak, mamy skład ustalony do środka. Zakładnikami zajmie się Carbo, ja już mam cały sprzęt na Pacyfika gotowy. Skład na zewnątrz ustalony. Ja się będę kontaktował tylko z Lukasem, no bo już nie będę dzwonił do miliarda osób, więc Lukas będzie koordynował rzeczy na zewnątrz. I teraz tak, mamy te zastawy Carbo, ale mamy jeszcze git plan, który chciałbym pokazać wam. Generalnie sytuacja polega na tym, że zrobimy ich... Żeby zabezpieczyć kasę, wpadliśmy z Vasquezem na pomysł z Kriegerem. Czyli w pewnym miejscu zostawicie mnie i Vasqueza i my ogarniemy tak, że będzie zajebiście. Tylko po prostu przejedziecie przez jeden punkt, który ja tobie Carbo pokażę, a potem możecie robić te zastawy. To ich generalnie zmindfuckuje. Jasne, jak najbardziej. Tak, przy okazji kodu 8 chciałem wtrącić jedną rzecz. Policja w tym momencie zaczyna robić pewne dziwne zagranie, jeżeli chodzi o wasze DNA. No. Dlatego dobrze będzie, jeżeli będziecie mieli po prostu pewność, że usunięcie je z miejsca zdarzenia. Na przykład jeżeli przewrócicie się, to dobrze, żebyście sprawdzali, czy usunęliście krew z miejsca zdarzenia. Jak usuniecie krew? Pozostawiam już wam. Zmiewasz do pozostań. Okej. No słuchajcie, naplujecie, nie? Ceton. No więcej DNA zostaw, no. Jak chcesz napluć, no tak, no dobra. A i słuchajcie, dzisiaj zrobimy odwrotnie z negocjacjami, ponieważ dzisiaj zgodzimy się na ich warunki. Pozwolimy Słotowi wejść do środka na balkon. Mam czerwony dywan. No, David został zlecony, żeby... David jest od złotego dywanu, także fantastycznie. Jedziemy się przebrać, ja z Matim ruszam ogarniać zakładników. Mhm. Tylko ci Carbo pokażę. Pokażę ci Carbo to miejsce. Już, jeżeli chodzi o nie. Policji, nie. Jeszcze nie. Generalnie wjeżdżamy tutaj, no nie? I wy zostawiacie nas dosłownie tutaj, nie? Czyli my wysiadamy z prawej strony schodami na górę i wy po prostu odjeżdżacie z tego parkingu. Policja nas będzie widziała, ale to nie jest ten case. I wy wyjeżdżacie, policja nie zdąży objechać tego całego obiektu, bo to dosłownie my wysiądziemy w sekundę, a my będziemy z Vasquezem robić taką akcję, że Vasquez jest czujką, która ma jedynie co zrobić, to sabotować, bo my będziemy w teorii na górze, czyli policja tutaj nie dojedzie, bo my idziemy schodami na bieżni, na wszystkim, także będziemy i tutaj wychodzimy tą klatką schodową, tu będą zostawione dwa samochody, moje i Vasqueza, wyjeżdżamy tędy, czyli wyjeżdżamy jakby w ogóle przed wami całkowicie, albo za wami, no bez znaczenia, i ja mam Kriegerem na autostradę, jeżeli Helka się rzuci za nami. Wy wtedy nie macie w ogóle Helki, bo Helka się na pewno rzuci za naszą dwójką. I po prostu Vasquez, jeżeli wyjedziemy na autostradę i będzie za nami jakiś seł, to Vasquez się to seł, plus ja i Vasquez mamy 4 skręty w lewo wykupione. Więc wy tak naprawdę gubicie wtedy sobie Helkę i tak naprawdę no, uciekacie z tymi zastawami, a my po prostu jedziemy ja Kriegerem i Vasquez też czymś szybkim na autostradę i po prostu robię Helkę na prędkość, nie? No jak wy wysiądziecie, to my od razu mamy na sobie kod czerwony i będę was pytał. Nie. Halo? Źle się poczułem. Jasne. Nie, spokojnie, nowe porządki dzisiaj. Kulturka. 2 miliony, dzisiaj gościu mówił, że kosztuje 2 miliony, chodzi, Regi. Że ludzie tyle dają.
Dobra, my już tutaj zakładników zbieramy. Dobrze, no my jesteśmy gotowi, czekamy na wasz sygnał i podjedziemy pod bank. Bo dobra. Samochody, wszystkie fury podstawione, my mamy sprzęt przy sobie, po prostu krążymy, żeby wiesz, nikt nas z tym, nie? Dobra, także dobra, zbierzcie dobra. Zakładników i czekamy na wasz sygnał i podjedziemy do banku. Dobra, dobra. Dobra się. Dobra, okej, okay, zapraszamy do środka. Wiążę was ostro. Ręce zapraszam. Góry, panie. Dobra, kurde, czat! Prejkę! Mniejsze 3. Okej. Lecimy! Wystartowałem! Wprowadźcie ich od razu tutaj! Wprowadźcie ich od razu tutaj do tego. Wchodzicie teraz, słuchajcie się moich instrukcji, ja was oprowadzę. Każdy zakładnik wchodzi. Zajmujecie sobie miejsce przy każdym krzesełku i stajcie przy jednym krzesełku, żeby was było widać przodu. Rozumieliśmy się? Stawiacie się przy krzesełku, to okay. Do starasu, powodu. Okej. Okay. Zajmujecie sobie miejsce przy krzesełku teraz, na spokojnie. No czat! Oczywiście, że jest screenik, no. Czat, come on. Ale patrzcie, dopiero teraz mi wessało itemy. Czyli to chyba można na pałę robić ile się chce, no nie? Bo patrzcie, dopiero jak zrobiłem to memory, to dopiero mi wessało itemy teraz, w tym momencie, no nie? Czyli chyba, wiecie. Tak, powiedz, że negocjator się skontaktuje za jakiś czas, za momencik. I że proszę. Tak, 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 zadzwoń. Zadzwoń do elektryków i zadzwoń do wszystkich. 465321, 465321, 465321, 465 4 642513, 642513, 642 642. To jest niebieski, błagam. 324165, 324165, 324165, 324165. Let's go. Lecimy. To jest warm-up. No dobrze. Okej. Okay. Osiem, pięć, sześć, cztery, trzy, jeden, siedem, dwa, o, sześć, pięć, trzy, cztery, siedem, trzy, jeden, siedem, kolor tła czarny. Siedem, sześć, cztery, pięć, jeden, dwa, trzy, osiem, cztery, to jeden to był kolor numeru biały, szóstka to było napisany kolor fioletowy. Okej. Okay. 6, 3, 8, 1, 7, 5, 4, 2, trójeczka była druga, kolor kształtu czarny, dwójka była na samym końcu, kolor numeru niebieski. 3, 8, 7, 2, 5, 1, 5, 1, 5, 6, 4 chyba to było, tak? 1, 5, czyli napisany kształt prostokąt, ósemka była na górze, ale nie wiem, czy pierwsza, czy druga, to chyba była druga, kolor kształtu żółty, błagam. Okej, okay, zajebiście. Dwójka, kolor tła. Dwójka była ostatnia, czarny. I piątka to była na dole, na górze? Na dole, to była chyba ostatnia. To numer czarny, błagam. Okej. Okej, okej, okej. A nie wiem, czy ten, nie wiem, czy... Nie wiem, czy było coś inaczej. W sensie z czasem, ja nie patrzę nawet na ten czas. Okej. Okay. Witchy Link! No. Wychodzę na zewnątrz. Pan wójt mówi, że on chce tylko jeden wejść do środka, stanąć przy stole i negocjować. Ale zmiany. Wszystkich ładnie ustawiłem, nakarmiłem, napiłem. Dobra, zajebiście. Teraz zobaczymy, czy ten odcisk palca będzie, co? Dlatego jestem tutaj i czekam. Co się kopci? A nie bierzesz tego? No biorę, ale to jest dokument pewnie do tego, nie?
To jest zawsze inny numer. Mi się to wydaje, że to jest tak z kasynem. Oh. No ciekawe, ciekawe. Ale wiesz co? Szczerze, wolałbym, żeby to nie było do tego. Wiesz dlaczego? Bo to oznacza, że mamy coś może do lower. No bo tutaj jest po prostu dwie bańki i pewnie, wiesz, palec by się gdzieś znalazło, nie? Uwaga. Halo? Nie trzymaj mordy, bo cię na górze słychać. Dobra. Dawaj. Okej, okay, uwaga. Jazda, dawaj, 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 dawaj. Wzięło, wzięło, wzięło. Wzięło? Dwie bańki czystej, no. No i klasa. Okej, okay, no to czyli wiemy. Teraz na 100%. Czyli co? Elektrownia to musi być w takim razie lower. No nie? Czyli mamy pewność, że mamy 100% rotację na upper vault, bo teraz wiemy skąd wziąć ten odcisk. Chłopaki stracają elektrownię w mieście, więc i tak czekamy teraz. Okej, okej, okay, na spokojnie, na spokojnie. Po prawej, bo my się już przerwie od słowa. Okej, okay, spoko. Pozdrawiam koce. Ty, ej, ja się nie zdziwię, jak trzeba będzie im podać ten kod gdzieś. Dobra. Jakbyście potrzebowali w razie czego jakiegoś kodu, to wam damy. Dobra, biegają po elektrowni, szukają, więc czekać. Ja sprawdzę, czy przy lower volcie coś się okej. Okay. Czekaj! Czekaj, czekaj, czekaj! Tam są historycznie z Florydy, to tam są jakieś czujniki laserowe. To na razie nie wchodź, bo może się coś... Najpierw sprawdzę elektrownię. Dobra. Okej, okay, tu bez zmian. Nie wiem, czat, czuję, że tutaj może coś procnąć do lower volta. Albo z tej skrzynki. Myślę, że z tej skrzynki. Jest kasa albo coś do lower volta. Bo... Musisz zrobić upper volta, żeby być w lower volcie. I w teorii możesz powiedzieć, no tak, chodzi o tą kartkę, no nie? W sensie z kodem. Ale co? Mi się wydaje, że tu jakiś przedmiot leci. Bo chodzi o to, żebyś nie mógł skipnąć górnego volta i pobiec od razu do lower. No to okej, okay, musisz zrobić upper, no bo masz kartkę z kodem, no nie? Dobra, tu bez zmian. Albo milion czystej, albo półtora brudnej. Czysta? Może w elektrowni dopiero coś można znaleźć po włączeniu posągu. Czekaj, włączę ten posąg, włączę, włączę. Dobra. Włączyłeś? Dobra, daj. Zapraszam pani. Niech pani tutaj idzie. No, no witam. Jest nasz nowy negocjator. Dobra. Także on w tym momencie przejmuje inicjację. Witam serdecznie. Dzień dobry. Negocjator. Zostało 6. Jaka jest sytuacja? Szanowny panie, jest to napad na Pacific Standard. Mamy zabezpieczone to, co chcieliśmy. Wiemy, że jest to duży bank, dlatego uszanujemy waszą wolę. Jeżeli chcecie obtoczyć teren, jeżeli chcecie wejść tutaj do środka, jedyne, czego my byśmy nie chcieli, to toczyć walki albo z wami, albo z zakładnikami. Chcemy, żeby to przeszło jak najbardziej bez rozlewu krwi. Więc jeżeli państwo chcą sobie tutaj obtoczyć teren, oczywiście przed szkłem, po pana stronie, to jak najbardziej zapraszam do tego, żebyście państwo czuli się jak najbardziej zabezpieczeni. Fantastycznie. Jeśli żaden pistolet, żadna lufa nie zostanie wycelowana w moją stronę, ja gwarantuję, że się na pewno dogadamy. Gwarantuję, tutaj... że nikt nie będzie celował w policję. Dla naszego bezpieczeństwa tak będziemy celować w zakładników, żeby jednak zabezpieczyć siebie przed jakimś ewentualnym wjazdem. Ale to tylko i wyłącznie w zakładników i gwarantuję, że jeżeli państwo nie oddadzą strzału w zakładników, ani w nas, to zakładnikom również się nic nie stanie. Ale gwarantujemy, że w policję nic nie będzie celowane. Fantastycznie. Tak jak mówiłem, aktualnie mamy jednego funkcjonariusza na balkonie i jeden funkcjonariusz stoi z tyłu, który mnie aktualnie kryje. Oczywiście. Dobrze, sprawa teraz jest taka. Został już przekazany jeden zakładnik. Jaka jest wasza sytuacja? Czego od nas wymagacie? Jakie są wasze żądania? Szanowny panie, nas, napastników, jest 4. Zakładników mamy 6. Chcielibyśmy na pewno odjechać stąd bez szwanku, bez żadnych kombinacji. Dlatego chcielibyśmy zaproponować za jednego zakładnika, żeby był tutaj tak zwany wolny odjazd, free passage, slow odjazd. Czy jest to pan w stanie zagwarantować? Chcecie swobodnie odjechać spod tego jak banku, najbardziej. Żeby nic nie spadło. Dobrze, jak najbardziej. Jesteśmy w stanie się na to zgodzić. Mhm. Więc poproszę zakładnika.
Dobrze, fantastycznie. Zapraszamy panią. Proszę pana, za kolejnych zakładników chcielibyśmy, aby podczas naszej ucieczki na terenie miasta nie występowały kolczatki. Z tego powodu, że jeżeli wpadniemy w jakąś kolczatkę, możemy wpaść w niekontrolowany ślisk i potrącić osoby postronne. Ile zakładników chcielibyście oddać? Chcielibyśmy oddać za to, no, Los Santos, dwa słowa, to może dwóch zakładników. Może być, jesteśmy w stanie się na to zgodzić. Fantastycznie. Proszę dać znać, kiedy będziemy mogli ich wypuścić, żebyśmy mogli przejść dalej. Fizikala gotowy przyjąć dwójkę? Mogłem powiedzieć jeden, ale stwierdziłem, że wiecie. Dobrze, zapraszam, proszę. Powiedzcie mi, czy wy już skończyliście na dole? Jak najbardziej. Czy wy już macie pieniądze? I wy jesteście tak naprawdę gotowi do odjazdu? My jesteśmy tak naprawdę gotowi. Troszkę za szybko i za łatwo to idzie. W czym jest haczyk? Jesteśmy profesjonalistami. Jesteśmy profesjonalistami w naszym fachu. Dobrze. Jeden z zakładników przysłał. Tam będzie pierwszy panią poprowadzi. Jest, proszę tutaj. Fantastycznie. Ustawcie proszę ich tutaj przy moim okienku, jeżeli można. Jak idzie naszym? Skontaktuj się, proszę. Dobra. Dobrze pana widzieć, panie Sony. Jakie są żądania? A to my się znamy. Oczywiście, że się znamy. No, jak tam ci idzie na dole? A skąd się znamy? Z Padino Panacletti. Mówi to panu coś? Okej. Okay. Mówi mi to coś. Jestem jego fanem. Dobra. Chcę być jak on w przyszłości. Dlatego zaczynam od małych banków, a potem będę jak on. Zabuduję się w swoim kuboidzie. Otworzyć. Tak, tak, po to są te pieniądze. Żeby wybudować swój własny kuboid, tak. A to chwileczka, to chwileczka. Tak. Ja znam takie ładne miejsce. Mógłbym nawet załatwić... No, pan by mógł dużo załatwić, to prawda. W końcu szef policji. Restaurowanie tej restauracji. O. I po co od razu bank? Po co okradać? Zostawmy te pieniążki może i otworzymy panu restaurację. No, no dobra, no dobra. To możemy. Zapytam, ile ma pan na koncie tutaj? Ja? O, ja myślę, że pan Sony to dużo ma. Na pewno. Mogę udostępnić takie informacje za jednego zakładnika. Dobrze. A to nie. Nie, nie, bardzo dobrze. A? Nie? No dobrze. Kolega w czapeczce. Dobrze, proszę, dobrze. Zapraszam wyjść. To w Dobrze. No czad, no to on nam robi taką przecenę, że my i tak będziemy, wiecie, brak helki, brak kolczatek. Pobawmy się, nie? No, słucham. No i chciałbym tylko wspomnieć, zanim zaczniemy się przed śmiać, opróżnieniem, tak? Przed opróżnieniem. No. Moja żona nie, 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 budżet żony, też się w to wlicza. Żeby nie było, że tutaj jakiś podział na jej karta, moja karta. Nie, nie, liczymy tutaj budżet domowy. Budżet domowy, tak? Cały, cały, całość. W tym momencie na koncie mam 73 tysiące. Aha, tyle pieniędzy. $631. Dobrze, możemy... Jednak jeśli... sukienki żony. O! Wszystkie jej samochody. O! To 12,5 miliona. Ile? Ile? Ale, więcej niż ten zawszony bank miał. Ale chwileczkę, bo już jest w majątku. Za 73 tysiące, które należą do pana, możemy sobie zażądać naprawdę bardzo kulturalnym. Kulturalnym? I brak jakichkolwiek zderzeń. Brak jakichkolwiek zderzeń. Za zwrot pańskiej gotówki. Ale za to aż 7 sekund. Za zwrot mojej gotówki, czyli 12,5 miliona. Nie. Za moją żonę. Nie majątku, nie majątku. Gotówki, która została teraz zabrana. Czyli 73 tysiące chcecie. Zgadza się. Tak, oddamy. Jak podwójmy tą stawkę i się dogadamy. To wtedy będzie tak, jakby on okradał. Ej, bez kitu, czyli on przyjmie kasę z banku. No dobra. Oj, nie, 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 tak mnie nie wrobicie, broń Boże. Ale to pójdzie na słod. Pójdzie na słod, tak? Ludzi, a, dobrze. Oj, wrócą do banku. Nie stać, aj, tak. Nie stać, a tych ludzi może nie stać. A może dobrze. Niektórzy obywatele, nie wiem, z getta, może nie mają pieniędzy, może nie mają na jedzenie. Im się przyda. Dobrze, dobrze. To przeznaczymy te pieniądze. Po co wam te pieniądze w ogóle? Dobrze? Tak wielkie. Ale te, które... No, no, no jak to po co? Po restaurację, proszę pana, panie Sony. Ale ja przecież mówię, ja wam mogę za darmo tą restaurację załatwić. To za jednego zakładnika, no, restauracja.
Za darmo to uczciwa cena. Ale nie, no to wtedy byśmy musieli całe pieniądze od nas. Się podnosi. No poczekaj, a może za zakonnika ten magazyn, co tam. Dobra, a może. Właśnie. A może tak, a może tak. Co musiałoby się wydarzyć, żebyście się poddali? Obawiam się, panie Sony, że nie jest to możliwe, niestety. Nasz kolega by musiał dostać leasing bez problemów. Potrzebowalibyśmy tych pieniędzy. Robimy to nie tylko dla... Robimy to nie tylko dla pieniędzy, ale też dla prestiżu. Dobrze, panie Sony. Ja tak szczerze nie wiem. Nasza sytuacja wygląda następująco. Na chwilę się wulet. Na sekundę. O, proszę mi pozwolić, panie Sony. Dobrze, oddamy jednego zakładnika w zamian za małą przerwę w negocjacjach. Oddajmy jednego. Masz pistolet z sumikiem? Nie. A nóż? Nie. Cholera. A co? Nic, kombinuję na dole z wszystkim, co się da. Każdy słupek, każdy wszystko sprawdzam. Dobra. A oni nie mają nic? I myślałem, żeby kamerę... Pamiętaj, że mamy tylko jednego zakładnika jeszcze. U nich nic nie ma, nic nowego. Okej. No dobrze, mamy jednego zakładnika. Co pan za niego oferuje? Piękny uśmiech. A tak naprawdę, nie żartując, to... To upewnienie się, że te wszystkie, wszystko co dzisiaj, na co negocjowaliśmy, to podtrzymamy i to zostanie dotrzymane i upewnione się przeze mnie, że nie będzie inaczej. Okej, okay, akceptujemy. Dobrze. To. Fantastycznie. W takim razie, żeby ten jeden ostatni Chat, zakładnik... Helka musi być. ...tego, że chcemy faktycznie zachować tą bezpieczną... Tak o OC gadaliśmy, że wiecie, Bully ogarnie negocjacje i w ogóle, żeby lepiej było w policji, ale powiedział mi heads up, że Pacific ma tyle pieniędzy, że po prostu... Po, tak regulaminowo musi być ta Helka, no żebyśmy nie mieli za łatwo. I możemy ruszać, tak? Jak najbardziej, jak najbardziej. 0-0, czy wszyscy są gotowi, to pościgu. 0-5, przedziel wszystkich. Panie Sony, czy my powinniśmy tutaj troszeczkę się udać do wyjścia z tym, czy na razie czekamy? Jak mi państwo dacie minutę, oczywiście. Niech oni się zorganizują. Jak najbardziej. Jak oni się nie zorganizują... To stworzy niebezpieczeństwo. Jak najbardziej, pewnie. Bo czekamy tyle, ile będzie trzeba. Fantastycznie. Dajcie mi jeszcze sekundkę. No dobrze, Chat, no wychodzimy przynajmniej z informacjami, prawda? Na razie w elektro... Ale wiecie, co mi się wydaje? Nawet nie zapytałeś o nią i co służę. Mi się wydaje, Chat, że gdyby tutaj trzeba było wyjechać prąd, to by było nie możesz tego zrobić, a jest nie posiadam przedmiotów. Ja potrzebuję itemu. Bo gdyby było, nie możesz tego zrobić, to znaczy, że coś nas blokuje, typu prąd czy coś tam, no nie? Tak jak na początku jest napisane brak prądu. Tylko co? No ja pisałem, że pendrive, ale na pewno nie pendrive Pacific, bo mieliśmy ostatnio 3 i też nie mogłem. Jakiś pendrive. Tylko po co ta karta pracownika elektrowni? Halo? Przeszukaliśmy 3 elektrownie, nic. Okay. Mi się wydaje, że musimy dogadać się z jakimś elektrykiem, czy tam pracownikiem. Ogarnimy i on to. Coś nam da. No, na razie na spokojnie. Dobra. My dobra. Przynajmniej ogarnęliśmy, że ten odcisk palca jest faktycznie do tej skrytki. Czyli mamy już po prostu metodę na dodatkowe 2 miliony za każdym razem. Dobra. Także wychodzimy z informacjami, nie? Także wiesz, git. Okay. Dobra, my zaraz będziemy wychodzić. Dobra, hej. Powodzenia, powodzenia. Oni są upewnieni o tym, że nie powinni w naszą stronę celować. Dajemy im na spokojnie... Nie celuj, nie celuj. Niech tylko V celuje. V cały czas celuje do zakładnika. Panowie. Dobrze. Dla waszego bezpieczeństwa i dla naszego tylko jeden napastnik będzie celował do zakładnika, żeby nie robić tutaj zbędnego zamieszania. Tylko i wyłącznie jeden napastnik będzie celował do napastnika. Nie wiem, ale z Sonym Chat to jest niebo a ziemia. On ci da wszystko za niemalże za darmo i jeszcze sobie porobi jaja, typu, nie wiem, wiesz, jakiś w ogóle za uśmiech czy coś takiego i wiesz, co jemu zrobi to za różnicę? A przynajmniej teraz mamy presję, że nie trzeba, nie wiem, brać 17 zakładników, wiesz, na siłę. Tylko za 3 w sumie większość dostaniesz. Bardzo dobrze, że się nie będzie strony. Tak, tak, tak. Dzwonię. Ja dzwonię do konia. Koń, my już wyjeżdżamy. Wszystko jest okej na miejscu? Jestem cały czas. Dobra, tutaj, tak. dobra. Spróbujmy na razie jeszcze trochę pojeździć, nie? Tak, ile nie mamy helki? No, my wyjechaliśmy. Mamy cały czas.
cały czas. Nie chcemy nawet próbować, bo się nie zbliżamy. Nie, 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 na Pacyfiku musi być Helka zawsze. I Helka, Helka jest też troszeczkę z tyłu, ty, możemy ich zaraz zgubić. Helka tylko widzi, tylko Helka widzi. O. Naprawdę? Co on zrobi? Rozpięcie Montana, a w niego wrzuć radio. Może ja wysiądę? Ty, ja wysiądę z hajsem. Tak, łamać do założeń planu. Mogliśmy tak naprawdę już teraz uciec. No, ty, no ja tutaj mogę, no joke, no joke. Nie ma Helki na nas. Dobra, jesteśmy free, rozumiecie? Odjdźmy, prawo, prawo. Odjdźmy na parking nasz. Tak. O... Co się stało w ogóle? Mówiłem, że się rozgrzewałem specjalnie na to. Ja się przebrałem, mogę wejść sobie. Możecie iść z nami tak naprawdę. W sumie mamy dwa. Ale w sumie tak. Pa, pa. Ja to namszę! Nie pytaj, co się stało, panie. Już jest po. To już, my ich zgubiliśmy zanim tu przyjechaliśmy. Dosłownie jechaliśmy niemalże w linii prostej i ich zgubiliśmy razem z Helką. Także sorry, koniu, że musiałeś czekać tak po nic, no ale it is what it is. Dzięki bardzo. Spoko. Helka. No my free jesteśmy. Tak, Helka za nami. Jedź jeszcze gdzieś. Helka szuka, ale to wiesz. Tak. Ja nie mam. No ładnie, że się... Nieźle. Proszę. Uciekliśmy, szybkie brawo, 10 baniek. Gratuluję. Wiecie co, nawet brawo. Nie wyjechać? Ale nogi. Nie, no widzowie! So easy! Ale łydy. A coś takiego bardziej... Jezu, ile ja tego mam. Dobra, może być to. Dobra. What up, man? Brody, się zbieramy. Słucham? Słyszysz? Gdzie się zbieramy? D. A, Dodi, dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Potem sobie posegregujemy. Na razie odłożę wszystko przypałowego. Nie no, so easy. So easy. Kevin? No? O. Smartujemy wszystkie banki, żeby nikt nie podejrzewał, że mamy skądś nielegalną gotówkę. Podjeżdżasz pod bank, ja jestem inwestorem, po prostu wykupię się do mnie nieruchomość. Okej. Okay. Znaczy ja wykupiłem od ciebie całe osiedle. No i tak, tak było wykupione. Alright. Jakaś ósemka może, chodzik. Kurde, nie spodziewałem. Ja nawet nie zwróciłem uwagi, co się stało. No oni cię na prostej wywalili, mówię ci. Patrzyłem so bad. Jest krewetta, patrzę drugi raz do tyłu, nie ma krewety. Dobra, połóżcie mi tutaj na tym, na ta piątka, czyli ta co była w banku i Dia ten numerki swoje. Dobra. Wychodzi 1,200,000. Na brudno zostaje, nie? Dojemy dobra, to dyktujmy po prostu. Dobra, no. Vasquez, ja 46109. 46109. Tak, dobra. Zaraz trzeba zadzwonić po Łukasza. 111,95. Gdzieś jestem. A bez kitu jesteś, Łukasz. Nie zwróciłem dobra, uwagi, bo... Karbo? 34990. Dobra. Co jest taki trochę napakowany, nie? Jak nie on? Taki wielki jest. Idia? 82158. Dla Łukasza coś jeszcze odpalmy. Co? Poczekaj, co do tego do tych elektrowni? Dobra, to Dia 1,000,000 i Łukasz 200k. Dobra, a nie, no to teraz... jak nie chcesz się podzielić, Dia, to dobrze, to a jeszcze ci dosyłam. A to czemu się podzielicie, co? Nie, no luz. Tak, miastowa elektrownia, clear.
sprawdziliśmy tą dużą z labo, tam są dwa pomieszczenia, ale zamknięte są totalnie. Podaj, Lukas. Takie szklane. A, jeszcze mówię. 2, 4, 4, 6. Poszukiwań ciąg dalszy. I nic tam się nie dało zrobić. Wysadziliśmy chyba z 10 cystern na tej elektrowni, też nic. I teraz ja wam wtrącam jedną rzecz. Jeżeli nie odpalimy figurki, nie mamy w ogóle dostępu do komputera z hakowaniem. Ta figurka jest do odpalenia w momencie, kiedy nie ma prądu. Figurka jest... Nie, ogólnie, Whiskas, jeżeli podejdziesz normalnie do kompa na przy lower volcie, bez odpalania figurki, to jest, że brak zasilania. A koń, no koń, szat dostał nagrodę w postaci podziękowań. Co wszystko musi być pieniądze? Do zrobienia czegoś z tym komputerem. Dopóki nie włączysz figurki, to jest off. My jak potrzebujemy czegoś. Popatrzcie. Gdyby... Słuchajcie, tak, bo pamiętajcie, że z flar są rzeczy do długich broni itp. I to może nie być do tego, ale oczywiście nie musi. Pamiętajmy, że właśnie są jeszcze pendrive'y do sultanium. A pamiętajmy, że tam, jeżeli patrzę na konsolkę, to nie jest, nie mogę tego zrobić, no nie? Skoro tak bardzo, tylko nie mam potrzebnego przedmiotu. A wiesz, a miałem laptop, mam Pacific pendrive, tam potrzebujemy czegoś. Moim guessem jest to, że ta skrytka na palec działa tak jak bonusowa skrytka na flece. Tam może być albo 2 miliony, albo coś, albo jakiś przedmiot. No, ma to sens. A ja wam powiem jedną rzecz. Jesteśmy głupi, bo zatrzymywaliśmy się na poszukiwaniu tych osób do różnych rzeczy, które mamy do teraz, czyli obrazy, flary i tak dalej. Czemu nie wznowimy poszukiwań i nie poszukamy kogoś do rzeczy z gabloty? Nadal mamy powymienianych rzeczy z gabloty, a jest ich multum. True. I rzeczy z gabloty nadal leżą i się kurzą. I możemy być możemy być znowu ustawieni, no bo zobaczcie, że odkryliśmy, że do Upper Volta są potrzebne złote buty i nagle mieliśmy ich 10. I teraz jakbyśmy odkryli rzeczy z gabloty, to mamy chyba ich 15 tych rzeczy, nie? Dobra. Na Kajo Perico przy lotnisku jest elektrownia. Okej, można to sprawdzić. Ale to jest elektrownia zasilająca Kajo Perico. A skąd wiesz, że nie zasila też Pacyfika? Wiesz, ja jeszcze sprawdzę elektrownię teraz. Inne zabezpieczenie tam zapasowe agregatowe. Ale zobacz, może być tak, że elektrownię trzeba nawet przed ten wyłączyć. Ale wy pamiętajcie teraz, jedno. U nas w mieście nic nie jest logiczne, więc to, że coś jest nie Kajo Perico, nie myślcie, że to nie ma połączenia z miastem. Chłopaki, ja wam teraz powiem tak. Daro, no możliwe. Lecimy z Dio na Sandy, bierzemy Helkę i sprawdzamy jachty obydwa. W sensie jak i lotniskowiec i Kajo Perico. I bierzemy figurki z gabloty. No właśnie, nikt nie patrzył jachtu nigdy. I sprawdźmy to, żeby potem nie było plucia sobie w brodę, że nie sprawdziliśmy. Ja sprawdzałem jacht na samym starcie, nic tam nie było. Ale wtedy nie było. A może no, nie, no pamiętajcie, że nagle zaczęły akumulatory lecieć ITP, no nie? Więc wiecie. Mi się wydaje, ja szczerze jestem przekonany, że te odciski palca zaczęły lecieć od momentu, aż my tego palucha tam włożyliśmy. No też. I teraz jak już ogarnęliśmy odcisk palca, to teraz dopiero może, wiecie, coś być do lower volta. Ja obstawiam, że to taki progresik jest, żebyśmy czasem, bo pamiętajmy, że gablota też była, burmistrze się chwalili, 5 dni będzie robione, a skarbo znaleźliśmy w godzinę przypadkiem. Nie, w 10 minut. No właśnie, więc technicznie mi się wydaje, że to jest takie trochę stopniowanie, że teraz jak odkryliśmy odcisk palca i otworzyliśmy te gabloty, to teraz dopiero coś może być, ale mi się wydaje, że po prostu z tej skrzynki też coś może być tam. Tylko po co wtedy byłby ten prąd i po co ta karta elektryka, nie? A jedna nie? rzecz, Łukasz, czy wy sprawdzaliście elektrownię tą po prawej na wybrzeżu w środku teren elektrowni, bo pamiętajcie, że przed wjazdem... Kurde, tak, ciężka sprawa, co czas? Nie, sprawdziliśmy tak, budkę, sprawdziliśmy tą wieżyczkę kolejową, sprawdziliśmy lewy budynek, sprawdziliśmy cały środek, cały wszystkie piętra. No ale łamasz zabezpieczenia w lower volcie, to znaczy, nie mamy przedmiotu. Pomieszczenia, do których nie możesz wejść z żadnej strony, absolutnie, to rozbić tego nie możesz. Wysadziliśmy cysterny i na środku tej elektrowni, i po bokach, nic to nie dało i tył elektrowni też sprawdziliśmy. No i tam jest parking z prawej strony i tam też już nic nie było. No dobra, widzowie. Dzisiaj tutaj się żegnamy. Pogres.